Witajcie. Dziś sprawdzę sobie. Ja właściwie sprawdziłem ciśnienie. Silnik był po robocie, sprawdziłem sobie ciśnienie. Teraz będę sprawdzał, czy mechanik dobrze ustawił rozrząd. Także zaprezentuję Wam, jak to można sprawdzić. Szukam przyczyny falowania, dziwnego zachowywania się obrotów. Także w tle macie puszczony filmik. Na luzie samochód jedzie, na luzie jest rozpędzony, jedzie delikatnie z górki, jest wypuszczony na luz. Widzicie, te obroty dosyć dziwnie pracują, dopiero potem z takim opóźnieniem spadają. Posprawdzałem wszystkie podciśnienia, sprawdziłem też ciśnienie na cylindrach, wydaje się być wszystko ok. Przepustnice, uszczelki wszystkie praktycznie były powymieniane, także teraz sobie zajrzymy jeszcze do rozrządu, bo było też koło zmiennych faz rozrządu zakładane. Było, można powiedzieć, praktycznie wszystko wyciągnięte. No i może jeden ząbek coś się przestawiło, może coś, nie wiem. Będziemy sprawdzać. Także ja zacznę sobie od podleworowania zdjęcia koła, bo będziemy musieli mieć dostęp do koła pasowego, tego głównego tam na dole. Wybaczcie mi, dzisiaj pracuję w rękawiczkach, bo jest dosyć zimno. I po prostu ręce mi marzną, a nie lubię. Także kręcę koło. Więc tak, samochód mamy podlewarowany. Teraz kolejną rzeczą, którą zrobię, to pościągam sobie te doloty powietrza. Tu przed chwilą sprawdzałem sobie ciśnienie, dlatego mam cewki ściągnięte i podciśnienie na wężyk. Lecimy z rąsi. Tu, jak widzicie, mamy dwa dekielki, jeden i drugi, od wałków rozrządu. I tu na dole, koło magnetu, jest ta śruba torksowa. Ją trzeba wykręcić i włożyć tam szpileczkę, która zablokuje nam wał główny. W momencie, kiedy ona nam zablokuje wał główny, te wałki powinny się zejść ze sobą równo. Zaraz zaprezentujemy. Wykręcamy. Żeby wykręcić, stanie. A żeby wykręcić tamten na dole tą śrubę, będziemy potrzebować E14. Tak, nasadki torksowej. Nasadka torksowa, nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Znaczy gdzieś jakoś tak mówili, ale Już mi wyleciało z głowy. Niech to. I spróbujemy ją wykręcić. O. Widzicie, to jest taka śrubeczka, która tam nam blokuje dojście. Teraz z zestawu. No i teraz w miejsce tej śrubki wkładamy taką szpilkę. Widzicie, to jest zwykła szpilka, mogłaby być swego czasu, to ja używałem klucza imbusowego, żeby zablokować rozrząd jeszcze w tych 8 zaworówkach. Wkładamy tam w to miejsce i teraz za pomocą klucza 18 Będziemy kręcić wałem, głównym kołem, wałem pasowym tu właśnie, dlatego trzeba było koło ściągnąć. Doświetlimy sobie. I kręcimy. Zobaczcie, już się zablokowało nam.
koło. O, ja cofnę. O. I. O, zablokowało nam się za tą szpilkę właśnie i nie damy rady jej obrócić. Jeszcze raz. O, cofnąłem. O, tam takie pyknięcie było i to już dalej nie pójdzie. Także tu tylko odgiąłem troszkę osłonę. Teraz wracamy na statyw i zaraz wykombinuję, żeby wam przestawić tam z drugiej strony, żeby było lepiej widać. No i tu niestety nie wiem, czy źle włączyłem nagrywanie, czy nie włączyłem nagrywania, czy włączając je wyłączyłem. Nie nagrało się, jak wyciągałem dekielki. Żeby je wyciągnąć, użyłem śrubokręta pobijakowego. Przebiłem się przez dekielek i go wyciągnąłem. I tak mamy dekielki na podmiankę. No i druga rzecz. Też nie nagrało się moje zdziwienie, jak po zablokowaniu wału tą szpilką i przekręceniu koła znaki te wycięcia w tych wałkach nie pokryły się poziomo ze sobą tak wizualnie, tylko pionowo, tak jak tu widzicie, ale zaraz w dalszej części filmu wytłumaczymy, jak to wszystko powinno być. Jak widzicie, wziąłem stary silnik, żeby przeanalizować tu wszystko, w którym położeniu ma być prawidłowo. Oczywiście tu na silniku, tam zasięgnąłem wiedzy, musi być, na rysuneczkach widać, że ta blokada, która wchodzi tu przez ten otworek, widzicie, i ona powinna się złapać tu, w tego zęba wejść. Czyli też można złe miejsce blokady zamontować, czyli ona powinna być tak i wsunięta tu. Tu do końca jest wsunięta i tu wchodzi po prostu i wtedy nie ma możliwości, żeby coś źle podpiąć, bo tak jak widzicie, błędne położenie można złapać, te co ja złapałem i się zdziwiłem, błędne położenie można złapać tu, prawda, i też jest, a tu nie doszedł do końca akurat, tu można złapać w tych otworach, tu też nie doszedł do końca. Można w tym otworze złapać, w tym. O, i tak, idziemy sobie, tu wychodzi nam, przechodzi. Dobra, właśnie sobie ześliznął mi się klucz i przywaliłem sobie w palca. Ja oczywiście wziąłem 18 wziąłem. O. Wyciągniemy jeszcze tą blokadę. Tą stronę mi nie chce pójść, bo no, zaraz wam pokażę. Czyli tak jak mówię, musimy nacelować sobie w tą przestrzeń. A żeby jeszcze sobie ułatwić, z tej strony będzie widać. O tak, to można sobie powykręcać świece i zobaczyć. Zobaczcie, jak tu są ułożone tłoki. Czyli krańcowe tłoki, dwa zewnętrzne są w pozycji maksymalnie górnej. Teraz możecie zobaczyć też, jak to jest, jak to wygląda, jak się spotkają zawory z tłokami.
O, a tu mi zaskoczyło, bo oczywiście tu mam wkręcony jeszcze nadal pasek rozrządu. No to przechodzimy teraz do samochodu i będziemy próbowali to ustalić. No więc, zaczniemy od tego, że ustawimy sobie położenie górne tłoka pierwszego. Tu jak widzicie mam mam druta takiego spawalniczego włożonego, trochę niebieskiej taśmy i druga tu taka chorągiewka, żeby było widać. No i teraz kręcimy. Kiedyś ktoś się pytał w komentarzach, jak ustaliłem gdzie jest górne położenie. Także widzicie, o, i on teraz zaczyna schodzić. Czyli górne położenie tłoka było właśnie, o, gdzieś tu. My cofniemy sobie troszkę bardziej, delikatnie. I gdzieś miałem tą blokadę, chyba nie wziąłem stamtąd. O, tu położyłem. Dobra. I teraz sobie założymy tą blokadkę, dopasujemy tam to nasze miejsce tam na dole. O, i ono mi tu nie wskoczyło. Dlatego wezmę jeszcze nie w tą stronę. Wsunęła nam się do końca. I teraz czego? O, nie, to teraz nie jest to. Nie jest to, czyli nie trafiłem. Wrócimy sobie. O, zrobimy tak. Tak, że przeszliśmy. Teraz przeszliśmy za bardzo, teraz cofniemy, tak żeby się zaparło. No i mamy zablokowany w jedną, w drugą stronę. Oczywiście ja na razie nie jestem podpięty, bo też równie dobrze moglibyśmy ściągnąć tą łapę, tylko trzeba by było albo podlewarować silnik od spodu, a ja oczywiście nie mam kanału teraz i nie ściągnąłem osłony, no ciężko. Albo po prostu podwiesić i też nie za bardzo mam gdzie się złapać, żeby go tu złapać, żeby on się przytrzymał. No są takie belki fajne, także, które można stosować. No i teraz sobie podejdźmy, ja was tu wprowadzę. No i teraz patrzymy. No i teraz to dużo lepiej wygląda. Już. I tu za pomocą tego, tu ten element wchodzi tam nam za, niby powinien się tam gdzieś zablokować. Od tej strony i o. No i dobra, teraz widzicie, udało się założyć tą blokadę. Tam na dole też jest blokada. Zobaczmy sobie. Tu w górnej pozycji jest tłok. Czyli raczej powinno być wszystko ok. Tak jak powiedziałem wcześniej, można by było jeszcze zajrzeć do kół, czy te koła, znaki się pokrywają, są do góry ustawione, ale raczej podejrzewam, że jeżeli tu jest ok, to tam też daje wiarę, że wszystko jest w porządku. Bo tamte koła są bez, o ile dobrze kojarzę, chyba są bez żadnego klina. Jeżeli nie, to niech ktoś mnie może w komentarzu poprawi. No i w sumie tyle. Teraz zostaje nam tylko
założyć nowe derkielki. Zanim skończyłem montować film, udało się znaleźć przyczynę wypadających zapłonów. Winna była kostka od czujnika położenia wału, w której ona po prostu uszkodziła się podczas montażu i wypadły wsuwki ze środka i zostały zamienione miejscami. Teraz już jest kostka wymieniona, wypadania zapłonów już nie ma, nie komunikuje żadnego błędu. Jest nadal problem z falującymi obrotami, ale będziemy szukać dalej. Oczywiście nagrałem tego, jak wbijam dekielki. Je po prostu trzeba ładnie, równo umieścić w tych gniazdach, delikatnie wcisnąć i potem delikatnie powbijać równomiernie, żeby nie skrzywić, żeby ładnie tam wszystko do środka weszło. Ale paranoja. Obszukałem się nowego dekielka. Jednego, bo myślałem, że mi zginął, a tu się okazało, że jeden w drugi wszedł. Dobra. Czyli w sumie to by było na tyle. Widzicie, wykręcenie świec nam trochę pomogło. Nawet w tym określeniu położenia. Bo tak jak widzieliście na filmie, można w błędnym miejscu zablokować sobie wał. Tyle, że jeżeli zakładamy ten rozrząd, zmieniamy sobie, to my po znakach sobie przejdziemy, ustawimy sobie mniej więcej znaki, tu wszystko, także wszystko powinno nam się zgadzać. Tak jak widzicie, tu blokada nam się zgadza i prawdopodobnie z drugiej strony też. Także ja już nie będę Was zanudzał składaniem, bo to wszystko już jest z drugą strony łatwiej idzie. Prawda, korek zakręcić, tu te dekielki powkładać, świece. No i tyle. Na koniec oczywiście standardowo zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów, do lajkowania, jeżeli macie ochotę, do subskrybowania kanału. No i na razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!